Państwo, już za moment rozpoczniemy galę na zakończenie sezonu 2017-2018 Klubu Sportowego Orkan Obiezierze. I chciałbym, żebyście Państwo wszyscy powitali nasze drużyny, od tych najmłodszych, drużyna z Krzatu z trenerem Markiem Jastrząbkiem. Nic sobie nie przygotowałem, nic sobie nie napisałem, a teraz ogarnia mnie zdenerwowanie i wzruszenie przede wszystkim, które odbiera mi głos, ponieważ no, my tutaj wszyscy w Obiezierzu, którzy działamy od wielu, wielu lat, którzy graliśmy, gramy w tym klubie, czekaliśmy na tą chwilę, czekaliśmy na ten sukces. Walczyliśmy o to od kilku sezonów i nareszcie nam udało osiągnąć to, o co wszyscy zabiegaliśmy. I też o tym jeszcze będę mówił troszeczkę później przy okazji przedstawienia drużyny seniorów. A teraz chciałbym serdecznie powitać gości, wspaniałych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Witamy pana burmistrza Tomasza Szramę. Cieszymy się, panie burmistrzu, że jest pan z nami w tym historycznym dniu, w tym historycznym momencie. Witamy serdecznie radną Rady Miejskiej w Obornikach, mieszkankę Obiezierza Edytę Mikołajczak. Witamy, Edyto. Witamy Waldemara Cyranka, przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Obornika. Witamy panią Zytę Ciszak, która no, pomaga nam tutaj. Naprawdę to jest pomoc nieoceniona. Będziemy jeszcze też o tym wspominać dzisiaj. Witamy byłych zawodników, byłych trenerów Orkanu. Cieszymy się, że jesteście panowie z nami. Myślę, że też cieszycie się z tego sukcesu, ponieważ wy w dużej części byliście autorami takiego samego sukcesu, który miał miejsce równe 40 lat temu i my do tego sukcesu po 40 latach również doszliśmy. Witam panów serdecznie. Pan Leszek Gąb, pan Tadeusz Paluszek, pan Marian Golon. Witamy serdecznie byłego sołtysa Obiezierza, pana Władysława Winkla. Witam serdecznie członków zarządu klubu Orkan Obiezierze i witam przede wszystkim rodziców, witam opiekunów, tych wszystkich, którzy z nami są tutaj przez cały rok i pomagają nam w tej działalności, wcale nie takiej skromnej, jak Państwo widzą na załączonym obrazku. Ponad setka łącznie zawodników i zawodniczek walczy tutaj na co dzień. Ja chciałbym teraz przystąpić do przedstawienia poszczególnych drużyn i wyróżnienia ich pamiątkowymi medalami. I zaczniemy od tych najmłodszych, czyli grupa z Krzatów. Rocznik 2011-2012, trener Marek Jastrząbek. Bardzo proszę wszystkich z Krzatów o podejście na środek. Ja ich tutaj wszystkich odczytam. W tym sezonie walczyli Juliusz Kamiński, Ksawery Boguszyński, Jan Bukowski, Oskar Krzan, Bartosz Kostrzewski, Kotliński Filip, Jakub Adamczak, Cezary Bukowski, Adrian Gorzelańczyk, Antoni Kloze, Martyna Starzyńska, Agata Morka, Marcelina Jastrząbek, Paulina Kluczyńska, Julian Gawłowicz, Franciszek Jastrząbek, Antoni Janiszewski, Jan Jastrząbek, kierownik drużyny Łukasz Kloze. Łukaszu, prosimy również o podejście do drużyny. To jest drużyna, która została powołana jesienią ubiegłego roku. Trenowali najpierw na hali sportowej, na pięknej hali sportowej w Obiezierzu, a później już na boiskach, na obiektach stadionu imienia Ryszarda Ciszaka w Obiezierzu. Cieszymy się z tych najmłodszych grup. Chodzili wytrwale i w tym miejscu również dziękujemy przede wszystkim rodzicom, którzy te dzieci dowozili, którzy pomagali w organizacji zajęć, pomagali w organizacji tego wszystkiego, co wiąże się z tak najmłodszą grupą, która wymaga przypilnowania, ale daliśmy radę i to jest grupa, z której jesteśmy szczególnie dumni.
zawodniczką i zawodniką klubu sportowego Orka Lobiezierze. A teraz drużyna Żaków i trenerzy Wojciech Chudziński, Michał Stachowiak. Prosimy o podejście również na środek, a ja odczytam zawodników tej drużyny i zawodniczki również. A w tym sezonie w turniejach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej tą drużynę reprezentowali Nikodem Krajniak, Antoni Chudziński, Maksymilian Stańko, Marcel Szpurek, Kamil Chojnacki, Gracjan Wypych, Oliver Krzan, Ksawery Mucha, Piotr Krysiak, Jakub Hanelik, Paweł Cyplik, Gabriel Chudziński, Filip Sawada, Franciszek Sawada, Antoni Goroński, Igor Zęger, Jakub Szymanowicz, Krzysztof Tomczak, Gabriel Kokot, Oliwia Wawrzyniak, Filip Starzyński, Jakub Zydorczak, drużyna Żaków. Drużyna Żaków zgodnie z zasadami i z regulaminem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej uczestniczy w rozgrywkach poprzez udział w specjalnych turniejach, w których uczestniczy kilka drużyn i jednego dnia rozgrywane są spotkania na jednym boisku i ta drużyna walczyła ze sporymi sukcesami. Klubu sportowego Orka Lobiezierze. Drużyna młodzików, rocznik 2005-2007, trener Błażej Jastrząbek i kierownik drużyny Roman Markwic. Zapraszamy na środek. Drużyna młodzików walczyła w składzie Alan Kubiak, Mateusz Józefczyk, Jakub Józefczyk, Tomasz Dobrzyński, Dorian Waligórski, Jędrzej Kośmicki, Filip Myszkowski, Dawid Gramsz, Piotr Mariusz, Piotr Gilewski, Marek Chloze, Nikodem Biedny, Jakub Frąckowiak, Jan Krawczyk, Jakub Markiewicz, Maciej Sawada, Wiktor Markwic, Oskar Chudziński, Iza Dobrzyńska i Arek Krusicki. Gratulujemy całego sezonu. Walczyli dzielnie z trudnymi przeciwnikami. Często odnoszą sukces. Jesteśmy z tej grupy również bardzo zadowoleni. Zresztą tak jak ze wszystkich. Grupa juniorów młodszych. Trener drużyny Piotr Kucharski. Kierownik drużyny Mariusz Stocki. Michał Chudzicki. Wojciech Ciesielski. Jakub Grządzielewski. Patryk Kasperek, Mateusz Markwic, Jakub Matczak, Marcin Morka, Paweł Nawrocki, Kacper Obst, Mikołaj Prażuk, Hubert Schulz, Miłosz Stocki, Mieszko Szymański i Kacper Wilk. Juniorzy klubu sportowego Orka Lobiezierze. Na ten moment czekaliśmy wiele, wiele lat, ładnych kilka sezonów. Zawsze nam troszeczkę brakowało do tego sukcesu sportowego. I powiem tak, to jest sukces wielu, wielu osób, no przede wszystkim zawodników sztabu trenerskiego, ale też osób, których dzisiaj tutaj z nami nie ma, tak jak prezesa Ryszarda Ciszaka. Minęło 5 lat od jego śmierci. Myślę, że patrzy na nas z góry i jest nas dumny i cieszy się z nami dzisiaj, że udało się to, o czym już z prezesem Ciszakiem często wspominaliśmy, czyli o ten sukces sportowy. O to walczyliśmy i pan Ryszard zawsze też bardzo przeżywał
to, że często byliśmy o krok, ale ten krok faktycznie brakował nam do awansu, do klasy okręgowej. Ponieważ my tutaj w klubie, tak jak tutaj przedstawiłem członków zarządu, trenerów, to są wszystko panowie, którzy tutaj na tym boisku grali. Graliśmy razem przez wiele, wiele sezonów. Już tu nie mieszkamy w Obiezierzu od kilku lat, ale tutaj tak naprawdę jesteśmy kilka razy w tygodniu i organizujemy pracę tego klubu i dajemy wszystko od siebie i serce, i czas, i poświęcenie, żeby w tym klubie działo się jak najlepiej. I tego też nauczył nas właśnie świętej pamięci prezes Ryszard Ciszak. I tutaj szczególnie właśnie nawiązuję do osoby pana Rysia, bo no daliśmy radę przez te 5 lat otrzymać ten poziom, który wyznaczył nam pan prezes, a konsekwentnie, bo często ci zawodnicy, którzy dzisiaj nawet są w drużynie seniorów, oni zaczynali w drużynach dziecięcych czy juniorskich jeszcze za prezesa Ciszaka i to dzięki jego zaangażowaniu i to, że nas wciągnął też do tej pracy i to, że pokazał nam, że możemy wspólnie osiągnąć sukces, spowodowało, że ci zawodnicy tu zaczynali i tutaj grają i tutaj dzisiaj właściwie świętują z nami sukces. Oczywiście są zawodnicy starsi, z którymi ja jeszcze grałem na boisku. Chyba jeden jest taki. Nie, dwóch co najmniej. Ale graliśmy tutaj wspólnie i teraz ja cieszę się też tym sukcesem, że oni dotrwali do tego momentu i tak naprawdę tą wytrwałością i tą wspólną pracą osiągnęliśmy ten wielki sukces historycznie, bo tak jak powiedziałem wcześniej, minęło 40 lat od momentu, jak na tym boisku, na tym stadionie, tutaj panowie pamiętają i zresztą wielokrotnie słyszeliśmy różne historie, opowieści, jak wywalczyli awans wtedy do Ligi Wojewódzkiej, to się tak nazywało, ale to było wielkie wydarzenie i to do dzisiaj o tym pamiętamy, a dzisiaj jest właśnie taki moment, o którym my też pewnie przez następne wiele, wiele lat nie zapomnimy. Oczywiście ten sukces nie byłby możliwy dzięki nie tylko osobom tutaj stricte z klubu, ale też pomocy chociażby samorządu, pomocy gminy Oborniki. Panie burmistrzu, w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za pomoc, przede wszystkim za pomoc finansową, bo bez tych środków, które my otrzymujemy tutaj, nie byłoby możliwe istnieć na takim poziomie i działać na takim poziomie i szkolić tak wielu młodych ludzi i wywalczyć ten sukces sportowy. Te pieniądze naprawdę staramy się spożytkować jak najlepiej i myślę, że ten dzisiejszy dzień świadczy o tym, że nam się to udaje. Także panie burmistrzu, dziękujemy za tą pomoc przez cały rok, przez te wszystkie lata. Bo to bardzo wiele dla nas znaczy i my już jesteśmy to tego i to nasz ból głowy, żeby te pieniądze dobrze spożytkować i myślę, że staramy się jak najlepiej. Dziękujemy radnemu Waldemarowi Cerankowi, zacząłem od radnego przewodniczącego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, który komisja szczególnie zajmuje się tematyką właśnie sportu w gminie Oborniki, a szczególnie radnej Obiezierza, Edycie Mikołajczak. Wiele pomocy, wiele spraw, które tutaj wspólnie z Edytą robimy, udaje nam się zrobić i jeśli chodzi o infrastrukturę i całe otoczenie i przede wszystkim Obiezierze, które zyskuje też w ostatnich latach i cieszymy się z tych inwestycji, które w Obiezierzu są prowadzone i to też na pewno pan Ryszard Ciszak patrzy z góry i cieszy się patrząc na ten obiekt, na Dom Kultury, na szkołę w Obiezierzu, która funkcjonuje w tak doskonałej formie, na zespół w Obiezierzu taneczny, który również zawsze był pana Rysia oczkiem w głowie i to wszystko udaje się tutaj zrobić właśnie dzięki tym osobom. Także serdecznie dziękujemy Edyto za wszelką pomoc. No i pani Zyta Ciszak, która jest z nami nie tylko od święta, czyli takie okazje jak dzisiaj, czy spotkanie wigilijne, ale również kibicuje, jeździ z nami na mecze wyjazdowe, wspiera nas, pomaga nie tylko dobrym słowem, ale mamy wiele, wiele pomocy od pani Zyty. Także pani Zyto, bardzo serdecznie dziękujemy pani, całej rodzinie za tą pomoc, że jest pani z nami. A obserwujemy, że emocje pani też potrafią porwać i często tutaj wspólnie kibicujemy i się denerwujemy właśnie patrząc na spotkania drużyn, szczególnie w tym sezonie, kiedy walczyliśmy o tak wielki sukces. No tak, to właściwie
podziękowaliśmy osobom, które, bez których naprawdę tutaj nie byłoby możliwe to wszystko, co się dzieje. Oczywiście zapomniałbym, a nie mogę tego zrobić, czyli Obolińskie Centrum Sportu, dyrektor Jacek Okwisz, zastępca dyrektora Piotr Kucharski. Pana dyrektora dzisiaj nie ma, ale jesteśmy na obiekcie Obolińskiego Centrum Sportu i tutaj też jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni i dumni, ponieważ my osiągnęliśmy dzisiaj sukces sportowy, a wszyscy, którzy do nas przyjeżdżali, to twierdzili, że nam ten awans do okręgówki jak najbardziej przy takiej infrastrukturze się należy, ponieważ mając halę, dwa boiska, trybuny, wspaniałą murawę i całe otoczenie, to tak naprawdę my w klasie okręgowej możemy z podniesioną głową. Oczywiście są drobne korekty potrzebne, pan burmistrz o tym wie, licencyjne wymogi, ale o tym będziemy rozmawiać później, nie dzisiaj, dzisiaj świętujemy, ale dziękujemy, że Obolińskie Centrum Sportu dba o ten obiekt. Panie burmistrzu, bardzo proszę o pomoc nam o wręczeniu tych pamiątkowych dyplomów chłopakom, którzy walczyli przez cały sezon i osiągnęli to, o co walczyliśmy od wielu, wielu sezonów, czyli drużyna seniorów klubu sportowego Orkan Obiezierze, trenerzy Piotr Kucharski, Michał Stachowiak, kierownik drużyny Krzysztof Cieślak. Proszę trenerów, a zawodników bardzo proszę jeszcze chwilę cierpliwości. Będziemy wyczytywać i bardzo prosimy o podejście wtedy na środek i odebranie pamiątkowego dyplomu. Ja będę odczytywał, może trener Piotr Kucharski, kierownik drużyny Krzysztof Cieślak. Ale co to związane z futbolem? Kapitan drużyny Krystian Morka. Bramkarze drużyny Łukasz Rzesz. I Paweł Dębniak. Łażej Jastrząbek. Bartosz Miłoszewski. Sławomir Piotrowicz. Cezary Szymański. Tomasz Kudziński. Wojtek Kudziński. Patryk Pachowski. I Sławomir Kucharski. Bardzo
Dariusz Zęger, Mateusz Grządzielewski i Bartosz Zimny. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję bardzo. Kacper Puszko, Norbert Jabłoński i Dawid Golub. Maciej Matelski. Adrian Wilarski, Łukasz Kloze i Kamil Dopieralski. Ja bym może prosił trenerów o to, żeby ustawili zawodników do wspólnego zdjęcia. Tak, proszę Państwa, to jest właśnie ta drużyna. To są ci panowie, którzy walczyli na boisku. W tym sezonie wywalczyli awans do klasy okręgowej, a są to zawodnicy wszyscy z gminy Oborniki, Obiezierze, Oborniki, wiele, wiele innych miejscowości, ale to są nasi ludzie, którzy tutaj kilka razy w tygodniu przyjeżdżają do Obiezierza i uczestniczą w zajęciach, i uczestniczą w rozgrywkach ligowych. Jeszcze raz gratulacje, spotykamy się z nimi na tym boisku już w przyszłym sezonie w klasie okręgowej. Pamiętamy oczywiście o tych, których dzisiaj nie ma, o tych, którzy już nie grali w rundzie wiosennej i o tych, którzy walczyli wcześniej z nami. Pamiętamy o Mateuszu Patelskim, cieszymy się, że jest pan z nami, tata Mateusza. Miło nam bardzo gościć. Pamiętamy o Mateuszu. Bardzo żałujemy, że nie ma go z nami, ale też pewnie patrzy na nas z góry i też pewnie ma dzisiaj wspaniały dzień i cieszy się z nami. Już wspominałem o paniach, które nam tutaj pomagają na co dzień, czyli pani Zyta Ciszak, pani radna Eta Mikołajczak. Jest jeszcze pani Maria Jastrząbek. Pani Mario, prosimy i prosimy panie również. Chcemy serdecznie podziękować za cały rok. Tak, pani Edyto, pani Zyto, bardzo prosimy i pani Mario również. Chcemy podziękować pani Maria. Wszyscy wiemy, bez tej pani tutaj nic by się nie działo dobrego na tej hali, na tym obiekcie. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelką pomoc, za to, że na co dzień pani nam pomaga. I właśnie w ten symboliczny sposób chcemy podziękować.
dzisiaj, ale pomagają nam właśnie przy okazji organizacji i wielu, wielu innych wydarzeń. Pan Stanisław Jastrząbek, pan Ryszard Chudziński, to panowie, którzy dzisiaj już tam przy grillu operują, żebyśmy za chwilę mogli częstować się tym, co klub przygotował. No i właśnie, było bardzo oficjalnie, były podziękowania, były gratulacje, a teraz zapraszam państwa wszystkich na już tą część spokojniejszą naszego spotkania, czyli część taką biesiadną, grillową. Drużyna juniorów dziękuję trenerowi Piotrowi Kucharskiemu za pracę nie tylko w tym sezonie, ale w wielu, wielu innych sezonach. Również podziękowania dla trenera Błażeja, dla trenera Marka. Dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji dzisiejszego spotkania, a trenerom dziękujemy za cały rok pracy. Oni są tutaj najczęściej po kilka godzin w tygodniu. Organizują zajęcia, planują, organizują wyjazdy, spotkania. Jest to bardzo ciężka i czasochłodna praca. Dziękujemy im serdecznie. Oczywiście muszę wspomnieć również o sponsorach. Niestety z przyczyn różnych zawodowych najczęściej nie mogli dzisiaj być z nami, ale dziękujemy za cały rok pomagania w firmie Ruki. Tak jak jeszcze są tutaj rodzice, którzy będą dziękować trenerom, ale ja myślę, że my możemy już teraz przystąpić. Panowie trenerzy, bardzo proszę też zadbać o to, żeby drużyny skorzystały z tego, co przygotowaliśmy. Bardzo proszę również gości o to, żeby częstować się kiełbaską i tym, co przygotowaliśmy. Mała chwila, przerwa, dosłownie chwileczkę techniczna i już zapraszamy do tej części biesiadnej. Proszę, gratulacje. Kamil Wojnacki. Gratulacje Pypy. Proszę, gratulacje. Awery. Tomek Sabata, Polska. Proszę. Kuba Zydorczak. Proszę, Kuba. Oliwier. Jest Oliwier. Proszę, gratulacje. Gabryś Chudziński. Mikołaj. Proszę. Filip Sabada. Marcel. Gratulacje. Brawo. Piotrek Krysia. Antek Gorąski. Ej, pokażę, Krzysiu! Uwaga, wyprostowani, ręce na kolana, wyprostowani. Uwaga, puchary tak trzymamy, patrzcie, tak trzymamy puchary. Patrzcie się tutaj, halo! Uwaga, Krzaty! Chodźcie do zdjęcia z krzaty! Tak jest. Super. Dobra. Nie, ja mam
Nie zastępować.